Laski, 1 marca 1928 rok. Dziś zaczynam kurację, którą uważam za rekolekcję. Pan Jezus chce mnie wyłącznie dla siebie. To wielka łaska. Proszę Go bardzo, bym czasu nie straciła i tylko dla Niego była. Choroba dziwna, która się może śmiercią skończy. Zalecony zupełny spokój. Nikogo nie widuję, prócz siostry, która mnie przynosi posiłki i sprząta. Antek wszystkim zarządza, bo on jeden ma tu głowę. Za niego ciągle Bogu dziękuję, że mi na starość dał takiego syna i przyjaciela. Jest już późno. Nie mogę spać. Modlitw ustnych mało mogę odmawiać, bo mnie to bardzo męczy. Natomiast staram się trwać w obecności tu obecnego Pana Jezusa, prosząc Go, by z każdym oddechem moim wstępował do duszy mojej, a także by każdy oddech mój był hymnem uwielbienia, miłości, dziękczynienia, żalu i skruchy. Każdy moment na Jego chwałę i z miłości ku Niemu. Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi. Laski, 4 marca 1928 rok. Od Bożego Narodzenia ciągle towarzyszy mi myśl o śmierci. Nieraz już w życiu przygotowywałam się do śmierci, ale nigdy, tak jak teraz, nie wydawała mi się czymś tak bliskim, jak w tych czasach. Wiem, że to wielka łaska Boża. Obecna choroba nasuwa mi pewnie tę myśl, ale oprócz tego jest jakby przeczucie śmierci. Bliskość śmierci mnie nie przeraża. Przygotowuję się do niej, jak umiem. Modlę się o siłę i cierpliwość w cierpieniach. Znam moją słabość i wiem, że jeżeli mi Pan Jezus nie da łaski potrzebnej, to nic cierpieć nie będę umiała. Dziś rano miałam moment, w którym sobie zdawałam sprawę, że razem z Panem Jezusem w Ogrójcu widzę nadchodzące męki. Zaczęłam płakać. Antek był w pokoju. Pocałowałam go w głowę, by ukryć, że płaczę. Jednak to spostrzegł. Nie powiedziałam mu, dlaczego płaczę. Chcę tylko spełnienia woli Bożej. Rozumiem, że nic cierpieć nie potrafię bez pomocy Bożej. To też o tę pomoc ciągle proszę. Dziś świętego Kazimierza. Wybory. Przyszło mi na myśl, czy nie ofiarować wszystkiego na intencje ojczyzny, ale niech ojciec to zdecyduje. Laski, 5 marca 1928 rok. Pomimo lekarstwa spać nie mogę. W głowie huragan, łamanie, trzask, dzwonki, gwizdanie. Ręka coraz bardziej boli. Dziś przyjazd ojca. Popsułam radość tego przyjazdu smutkiem, że ojciec nie będzie przy mojej śmierci, jeżeli pojedzie do Ameryki. Postanawiam żyć z dnia na dzień, nic nie przewidując na przyszłość. Pragnę każdą chwilę spędzić z miłości ku Panu Jezusowi. A chaque jour suffit sa peine. Nic robić nie mogę. Nawet modlić się mogę, tylko ofiarowując to, co cierpię i wszystkie chwile dnia i nocy.
ból ręki łączę z ukrzyżowaną ręką Pana Jezusa, rozciągniętą na krzyżu. I dobrze mi tak cierpieć. Zresztą ból nie jest jeszcze bardzo silny. Bez porównania więcej cierpiałam już w życiu. Miałabym wiele rzeczy pożytecznych do pisania, ale myśli mi się rwą. Głowę mam bardzo zmęczoną. Powinnam korzystać z czasu i modlić się za wszystkich drogich. Wszystkich Bogu polecam, ale chwilami mi się zdaje, że żyję teraz dla siebie, że nic dla drugich nie robię. Wiem, że modlitwą najwięcej zrobić można. Modlitwa mi się rwie, ale wiem, że Pan Jezus i taką przyjmie. W ciszy nocnej hałasy w głowie się wzmagają. Po nocy bezsennej zmęczenie, niemożność pracy. Ojciec, jak doktorzy, zabronił pracy. Czy życie, czy śmierć, czy praca, czy próżnowanie, czy choroba, czy zdrowie, wszystko w ręku Boga i za wszystko dzięki Bogu. Bylebym nie traciła ani chwilki, a każdą z miłości ku Panu Jezusowi mogła przeżyć. Amen. Laski, 6 marca 1928 rok. A chaque jour suffit sa peine. Każdy dzień przynosi swoje cierpienie. Dziś znowu nie mogę spać. Pan Jezus daje nową próbę wiary i ufności. Zdawało się, że po 1,5 roku trudów i starań pożyczka była na posiedzeniu Banku Gospodarstwa Krajowego zatwierdzona. Chodziło już tylko o formalności. Tymczasem dziś wiadomość, że wszystko cofnięte i na nowo trzeba rozpocząć starania. Długi i zobowiązania coraz większe, weksle do płacenia. Tylko jak zawsze cała nadzieja w Bogu. Biedny Antek, na niego spada cały ciężar. Witold pojechał na wypoczynek, ja leżę w łóżku. Antek przemęczony o wszystkim musi myśleć. In te domine speravi non confundar in eternum. Pan Jezus tuż obok, w tabernakulum, także czuwa i wysłuchuje naszego wołania o ratunek. Nigdy nas nie zawiódł i nie zawiedzie. Serce mnie boli o Antka. Modlę się o silną wiarę i ufność dla niego. Wiem, że o to szczególniej powinnam się modlić. Wiara i ufność dadzą mu pokój potrzebny do przetrwania tych ciężkich chwil. Matka Najświętsza prosi za nami i wszyscy aniołowie, i wszyscy święci. Pan Jezus z tabernakulum mówi: Habet fiduciam, ego sum, noli te timere. On wszystko może. Chcę jedynie tego, by mu ufać. Biedny Antek, przeze mnie ma tak ciężką drogę życia. To też rozumiem, z jakim wysiłkiem powinnam się za niego modlić. Bez przerwy toczy się walka o królestwo Pana Jezusa w dziele i o egzystencję materialną dzieła. Biedny Antek upada pod tym podwójnym wysiłkiem. Niech moja bezsenność wyprasza mu sen i wypoczynek tak potrzebny mu do pracy. Laski, 12 marca 1928 rok, godzina 4 rano. Wieczorem czytał mi Antek w La Vie Spirituelle artykulik o siostrze Elżbiecie od Świętej Trójcy. Przypomniałam sobie,
że nieraz dawał mi Bóg łaski ukrywania się w mojej duszy z Bogiem lub innego sposobu obcowania z Trójcą Przynajświętszą. Gdym się położyła po ustnych modlitwach, zaczęłam próbować tego rodzaju modlitwy, ale dusza moja była jakby nie na swoim miejscu w tym sposobie modlitwy. Rozumiałam, że dzieje się z nią to, co z przedmiotem, który zbliża się do magnesu, a magnes go nie chwyta. Zwróciłam się więc w aktach miłości wprost do Pana Jezusa tu obecnego, tak jak się modliłam przed czytaniem i od razu znalazłam się na miejscu. Wtedy dał mi Pan Jezus zrozumieć, że Bóg w bogactwie swoim ma dla każdej duszy inny sposób obcowania z nią i że nigdy nic sztucznego nie może być w tym obcowaniu. Każdy nawet moment modlitwy powinien być takim, jakim Bóg chce, żeby był. Wtedy odnalazłam całą swobodę i znalazłam się przez wiarę, nie widząc nic, przed niebem otwartym. Nade mną był Bóg w Trójcy Świętej, Matka Najświętsza, wszyscy aniołowie i wszyscy święci. Zwróciłam się z uwielbieniem do każdej osoby Trójcy Przynajświętszej po kolei, a potem znowu poczułam bliskość nadchodzącej śmierci. Zwróciłam się do Matki Najświętszej. Zaczęłam w aktach żalu i skruchy przypominać sobie grzechy moje. Przechodziłam po kolei wszystkie myśli, słowa i uczynki, które pamiętałam i nie pamiętałam. Wszystkie opuszczenia i wszystko to, co się we mnie Bogu nie podobało i tak, jak to wszystko Bóg widzi i ocenia. I zaczęłam prosić Matkę Najświętszą, by obmyła mnie i całe moje życie krwią Przynajświętszą Pana Jezusa, Baranka bez zmazy. Wtedy odczułam obecność samego Pana Jezusa nade mną, na krzyżu. Matka Najświętsza w dalszym ciągu obmywała mnie krwią Przynajświętszą, a ja z kolei prosiłam ją, by obmyła tak samo Antka z jego grzechów, z jego trudności zmysłowych, by głowę jego, która tak cierpi, obmyła również tą krwią Przynajświętszą, by ją uleczyła. Potem ojca i wszystkich jego księży, potem Kościół cały i Ojca Świętego, potem Polskę, potem cały świat. Wtedy stało się ze mną to, co już nieraz bywało. Ciało moje jakby przestało istnieć, jakby było w śmierci. Zrozumiałam później, że jest ono takim, jakim jest w czyśćcu. Ciało jest, bo cierpi, ale nie jest materialne. Przez dłuższy czas nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że umieram. Dusza z całą świadomością zdawała sobie sprawę ze wszystkiego. Wola w niej jakby górowała nad innymi władzami i ciągle szukała Boga. Chwilami myślałam, że jestem sparaliżowana i że to dalszy ciąg choroby. Zdawało mi się, że nie będę mogła się poruszyć. Tymczasem poruszać się mogłam z taką swobodą, jakby ciało żadnego nie miało ciężaru, a przy tym możność poruszania się w takim stanie śmierci dziwiła mnie. Wtedy uczułam, jak zaczęły na mnie spadać ciężkie, wielkie krople krwi Pana Jezusa. Spadały na mnie coraz obficiej, jak deszcz z krwi,
ten ciężar mnie przytłaczał, zrozumiałam, że się dzieje ze mną to, co się dzieje z duszami w czyśćcu. Jednocześnie miałam świadomość i poczucie jakiejś siły, która przyciąga mnie do siebie. Im gorętsze były moje akty miłości, tym silniej odczuwałam tę siłę przyciągającą mnie do siebie. Czułam końcem ich rąk wzniesionych do góry, a wiedziałam jednocześnie, że leżą zwyczajnie na łóżku. Czułam ból ręki, pewnie tak, jak się czuje ból w czyśćcu, nie mając ciała materialnego. Oddawałam całą wolę moją Panu Jezusowi. Miałam chwilę, że byłam pewna, że to konanie. Mogłam tylko powtarzać: Jezus Maryja, Józefie Święty. Chwilami myślałam, że powinnam zadzwonić, jeżeli to śmierć nadchodzi, i w tym także oddawałam moją wolę Panu Jezusowi. Matkę Najświętszą czułam ciągle nad sobą i miałam przeświadczenie, że to trwać będzie tak długo, jak potrzebnym to będzie dla oczyszczenia mnie zupełnego ze wszystkich zmaz grzechowych. Powoli zaczęłam powracać do siebie i wtedy upewniłam się, że to nie śmierć ani paraliż, tylko łaska Boża. Wtedy zaczął się jakby nowy okres. Poczułam, jakby zbliżył się do mnie szatan. Całą siłą woli zwróciłam się ku Bogu. Poczułam zimno w całym ciele, co także mnie zdziwiło, bo tak było, jakbym ciała nie miała i trzęsłam się cała. Wtedy z wielkim wysiłkiem zwróciłam się do świętego Michała Archanioła i zaczęłam odmawiać do niego modlitwę kościelną. Przez cały czas, co ją odmawiałam, miałam przekonanie, że szatan chce wszelkimi sposobami przeszkodzić mi w odmówieniu tej modlitwy. Jednak z trudem, ale dokończyłam ją. Czułam obecność świętego Michała, który stał nade mną, gotów do przyjścia mi z pomocą. Gdym modlitwę skończyła, zrozumiałam, że święty Michał w krótkiej walce strącił szatana, a ja jeszcze z wielkim wysiłkiem zwróciłam się do Pana Jezusa ze słowami: In te domine speravi non confundar in eternum. Potem wróciłam do zwyczajnego stanu. Z tą różnicą, że miałam w dalszym ciągu poczucie przemiany ciała materialnego w jakieś duchowe, którego nie odczuwałam. Jak zaczynałam się modlić, było 9:30. Gdym zupełnie wróciła do siebie, było 11:30. Zasnęłam potem, spokojnie, wśród zwyczajnej modlitwy. Gdym się obudziła o 3:30, oddałam się Panu Jezusowi, by użył mnie za narzędzie do opisania tych łask, jeżeli chce, by były zapisane. Przyjęłam Pana Jezusa w komunii świętej duchowej, by Duch Święty sam przeze mnie opisał wiernie, jak było. Jednego tylko drobnego szczegółu nie jestem pewna. Kiedy miał miejsce? Czy w drugiej części, czy w pierwszej? Teraz mi się zdaje, że to poczucie zimne było przy końcu pierwszej części, bo przyszło mi na myśl, że to konanie. Resztę pamiętam doskonale. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu,
Jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.